Ewangelia według Jana, rozdział 6. Potem oddalił się Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szło za nim wiele ludu, bo widzieli jego znaki, które czynił wśród chorych. Jezus wszedł na wzgórze i siedział tam ze swoimi uczniami, a była blisko Pascha. Święto żydowskie. Wtedy Jezus podniósł oczy i ujrzał, że wielu ludzi idzie do Niego. I powiedział do Filipa: gdzie kupimy żywności, aby oni mogli się najeść? Mówił to, aby Go doświadczyć, bo sam wiedział, co miał czynić. Filip powiedział mu: chlebów za 200 denarów nie wystarczy dla nich, aby każdy z nich choć trochę otrzymał. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, powiedział mu: jest tu jeden chłopczyk. Ma on 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Ale cóż to jest na tak wielu? Jezus powiedział: każcie ludowi usiąść. Było w tym miejscu dużo trawy i usiedli mężczyźni w liczbie około 5000. Wziął Jezus chleby, podziękował i rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym także i z ryb, ile chcieli. Gdy się nasycili, powiedział swoim uczniom: zbierzcie kawałki, które zostały, żeby nic się nie zmarnowało. Zebrali więc i napełnili 12 koszów kawałków z tych 5 jęczmiennych chlebów, które pozostały po tych, którzy jedli. Ludzie ci, widząc cud, który uczynił Jezus, mówili: zaprawdę ten jest prorokiem, który przychodzi na świat. Jezus wtedy poznał, że chcą przyjść i Go porwać, aby uczynić Go królem. Samotnie oddalił się ponownie na górę. Gdy nastał wieczór, zeszli Jego uczniowie nad morze. Wstąpiwszy do łodzi, płynęli na drugi brzeg morza, do Kapernaum. Było już ciemno, a Jezus jeszcze nie przyszedł do nich. Morze natomiast pod wpływem silnego wichru się burzyło. Przepłynąwszy około 25 albo 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu oraz zbliżającego się do łodzi i się zlękli. On im powiedział: ja jestem, nie bójcie się. Z radością wzięli go do łodzi i natychmiast łódź znalazła się przy lądzie, do którego zmierzali. Nazajutrz lud stojący na drugim brzegu morza zauważył, że tam była tylko jedna łódka. Jezus nie wszedł do łodzi ze swoimi uczniami, ale uczniowie Jego odpłynęli sami. Przybyły również inne łódki z Tyberiady, blisko miejsca, gdzie jedli chleb, za który podziękował Pan. Gdy więc lud zobaczył, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi i przeprawili się do Kapernaum, szukając Jezusa. Znalazłszy Go na drugim brzegu morza, powiedzieli Mu: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Jezus odpowiedział im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znak, ale że jedliście chleb i byliście nasyceni. Trudźcie się nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który da wam Syn Człowieczy, bo tego zapieczętował Ojciec. To jest Bóg. Powiedzieli więc do Niego: co mamy robić, by czynić dzieła Boże? Jezus odpowiedział im: to jest dzieło Boga, abyście wierzyli temu, którego On posłał.
Powiedzieli mu więc, jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie? Co czynisz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano. Dał im chleb z nieba, aby jedli. Jezus więc powiedział im, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chleb Boży to ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Powiedzieli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Jezus powiedział im, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, głodny już nigdy więcej nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam, że widzieliście mnie, a jednak nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Ponieważ zstąpiłem z nieba nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Taka jest wola Ojca, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale bym to wzbudził w dzień ostateczny. Ten, który mnie posłał, chce, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy Jemu, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w ostatni dzień. Szemrali więc Żydzi przeciwko Niemu, że powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jak więc ten teraz mówi, zstąpiłem z nieba? Jezus wtedy odpowiedział im, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec mój, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dzień ostatni. W prorokach jest napisane, będą wszyscy pouczeni przez Boga. Dlatego każdy, kto słyszał od Ojca i został pouczony, przychodzi do mnie. Nie, żeby ktoś widział Ojca, tylko ten, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wierzący mi ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Ten jest chleb, który z nieba zstępuje, aby z niego zjedzono i się nie umarło. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś zje z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja daję, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może dać nam do jedzenia swoje ciało? Jezus więc powiedział im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie zjecie ciała Syna Człowieczego i napijecie się krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dzień ostatni. Moje ciało prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje i ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jak ojcowie wasi jedli i pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił w synagodze, ucząc Kapernaum. Wtedy wielu z jego uczniów słysząc to mówiło, twarde to słowo, kto go może słuchać?
Jezus, wiedząc, że Jego uczniowie z tego powodu szemrzą, powiedział im: to was gorszy? A co by było, gdybyście zobaczyli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej, tam, gdzie był wcześniej? Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i życiem. Niektórzy z was nie wierzą. Jezus wiedział od początku, kim są ci, którzy nie wierzą i kim jest ten, który go wyda. Mówił też: dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie jest mu to dane od Ojca mojego. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. Jezus wtedy powiedział do 12: czy może i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś jedyny święty Boga. Jezus odpowiedział im: czy ja nie wybrałem was 12? Jeden z was jest diabłem. To mówił o Judaszu, jednym z 12 synów Szymona Iskarioty, bo on miał go wydać.